Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka na czytaniu miesięcznym, na czytaniu na czerwiec kochani. Witajcie, zobaczmy jakie dwie przewodnie myśli, tematy dla osób spod znaku raka właśnie się pojawiają na ten czas. O wow, zobaczcie, mamy unicorna na ten czas, nieskończone możliwości. Wow, zobacz, magia jest wokół ciebie. Tutaj jest podpowiedź, że tak naprawdę możesz zrobić wszystko, co tylko marzy się tobie, jeżeli uwierzysz w to, że jest to możliwe. Wszechświat będzie dosłownie magicznie ciebie wspierał. Dokładnie tak czuję. Pozwól sobie na to, żeby uwierzyć w swoje możliwości, raczku. Pozwól sobie przetransformować cały lęk, strach, to te myśli, że się czegoś nie da, że coś jest jakby poza twoim zasięgiem. Pozwól sobie na to, żeby uwierzyć w siebie i w swoje możliwości. I zobaczcie, dwie karty nam wypadły. Mamy asa buław, niesamowita okazja, zachowaj odwagę i optymizm. Zobaczcie, teraz nadszedł czas na podjęcie działania. Rób to, czym się pasjonujesz. I druga energia, dwójka ziemi, pracowanie ponad siły lub w kilku miejscach, potrzeba wprowadzenia do życia równowagi i zabawy, żonglowanie wieloma priorytetami, zbilansowanie budżetu. Takie dwa, no właściwie trzy tematy pojawiają nam się dla raczków na ten czas. Czuję, że tak naprawdę coś dobrego tutaj idzie, kochani, możliwości są nieograniczone. Natomiast właśnie ta wiara w to, że się da, że można, że jest to dostępne dla ciebie, to jest super ważne, żeby w to uwierzyć właśnie. Jeżeli masz gdzieś jakieś blokady, to właśnie w swoich wierzeniach ja czuję bardziej niż gdzieś na zewnątrz. Okej. Dobra, to teraz to, co przychodzi nowego, ewentualnie to, co pojawia się z przeszłości dla osób spod znaku raka, i mamy najpierw kartę Sprawiedliwość. Co jeszcze? Co jeszcze? Jaka energia jeszcze dla raczków? No i mamy siedem mieczy. No to powiedziałabym, uważajcie, kochani, bo tutaj jakieś pojawiają się jakieś osoby aroganckie, powiedziałabym, które chcą tutaj przyjść i coś raczkowi odebrać, w znaczeniu czują się sprytne, czują się jakby dosłownie, mam takie poczucie, jakby ta osoba, bo to znaczy będzie jedna osoba oczywiście dla kogoś, przychodziła z jakimś cwanym planem, żeby coś od raczka uzyskać. Może to być oczywiście ktoś z przeszłości, wracacz, ktoś, kto chce jakoś wygrać jakąś sprawę, może być też sądowa z raczkiem, więc tu ciekawe, zobaczmy dalej. Relacje, związki, miłość. Tak, ja czuję, że tu są osoby spod znaku raka, które są w trakcie sprawy rozwodowej. Jeśli tak, uważaj tutaj, mamy królową kielichów, żeby nie dać dodatkowych argumentów tej osobie, jakby poprzez jakieś niewłaściwe działania, nieprzemyślane działania. Mamy asa kielichów do relacji, związków, miłości. Teraz zobaczmy ten obszar poza prywatnymi sprawami. Zobaczcie, tutaj mamy piątkę mieczy. No intensywny będzie ten czas, kochani, dla was. Zobaczmy, co dalej. Aha, zobaczcie, szóstka mieczy. Bardzo dużo spraw intelektualnych, bardzo dużo do przemyślenia, bardzo dużo decyzji ważnych do podjęcia. Uważaj, żeby się nie dać wyprowadzić z równowagi. Uważaj, żeby się nie dać wpuścić w maliny, dosłownie czuję. Czyli ktoś będzie próbował ciebie gdzieś zwieść tutaj, oszukać. Jeżeli się tu pojawia ktoś, kto obiecuje wielką miłość, ale jednocześnie chce od ciebie coś w zamian, też ja czuję jakieś pieniądze albo jakieś prezenty, to tak, zastanów się, czy to tak powinno wyglądać. Jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia,
poślij tą osobę do wszystkich świętych, bo ja czuję, że tutaj ktoś próbuje jakąś osobę spod znaku raka wykorzystać. Także uważajcie, kochani. W sprawach zawodowych, w pracy trzeba by uważać na to, co się mówi, żeby nie dać się wyprowadzić komuś z równowagi, bo ktoś tutaj ciebie obserwuje, ktoś tutaj przygląda się tobie i ewaluuje jakby twoją wartość na tym stanowisku, jakby, prawda? Więc ważne jest, jak się zachowasz, jak zareagujesz. Może tu być nawet jakiś test dla kogoś, komu ma być coś zaproponowane. Czyli ktoś jakby celowo ciebie będzie chcieć wyprowadzić z równowagi, a inni obserwują, jak zareagujesz. I jeżeli zareagujesz właściwie, na spokojnie, starając się tą sytuację ogarnąć, ale bez jakiejś paniki, bez jakiegoś zdenerwowania, wówczas ja czuję, że tak jakby ktoś pozytywnie to będzie oceniał na takiej zasadzie. Zobaczmy radę. Zobaczcie, ile tu mieczy jest. Mamy pazia mieczy jako pierwsza rada i rydwan. Zobaczcie, czyli tak, będzie trzeba podjąć decyzję w tym czasie, co dalej. Chodzi na pewno o sprawy zawodowe, karierę, sprawy urzędowe, sprawy sądowe, przeróżne rzeczy tutaj, raczki kochane. Dobrze, zobaczmy teraz, co odchodzi do przeszłości. Dwa kielichy. Okej, co jeszcze? Cesarz. No właśnie. I tutaj czuję, że dla kogoś jakiś związek się zakończył, dlatego to odchodzi do przeszłości. I dlatego tu jest właśnie jakby jakieś sprawy urzędowe, podziały, może tu jakiś podział majątku. No i wtedy czuję, że dosyć nieprzyjemne kwestie tu się pokazują. Nie ma jakby zgody w tym podziale. Jest tutaj takie starcie, ścieranie się. Dobra, co nadchodzi? Mamy 9 kielichów, więc cudnie. I 9 mieczy. Okej. I o, i słoneczko. Czyli zobacz, kochany raczku, patrząc tu, wszystkie stresy, wszystkie lęki, to co się tobie tutaj może pojawiać, to tak naprawdę universe ci pokazuje słoneczko, czyli wszystko będzie dobrze. Czyli to, co się dzieje tutaj, i zobaczcie, jeszcze na spodzie mamy 10 kielichów, czyli naprawdę jakby mnóstwo pocieszenia jest w tym, że to wszystko, co się dzieje, to jest tymczasowe. Tu te wyzwania, z którymi się mierzysz teraz, to jest wszystko tymczasowe. To, co tu czułam właśnie, jakby ciebie ktoś ocenia w tym momencie, ktoś się przygląda, prawda? Ktoś ewaluuje jakby twoją przydatność, na przykład kwalifikacje zawodowe na zasadzie, czyli jeżeli chodzi o pracę, może tutaj też chodzić o studia na przykład, może tutaj chodzić o przydatność gdzieś, gdzie jakiekolwiek stanowisko masz, które jest, które może, jakby twoje zdanie wpływa na coś, twoja opinia wpływa na coś i ktoś ocenia, czy ty dalej masz to robić. Oczywiście możesz to być też ty. Na zasadzie możesz na przykład chcieć wypowiedzieć umowę o pracę, żeby pójść w nowym kierunku, bo stwierdzisz, że to już nie jest dla ciebie. Na przykład, bo 5 mieczy i potem 6 mieczy pokazuje, że tu ktoś wypowiada pracę, żeby zmienić to miejsce i wyrusza w poszukiwaniu tego nowego, prawda? Może to być też wyruszenie w kierunku nowego zawodu albo poszukiwanie tego nowego zawodu. Może tu też chodzić o, jakby ktoś ci proponuje przeszkolenie ciebie w kierunku nowego zawodu, tobie się to nie podoba, prawda? I wypowiadasz na przykład tą pracę. Także czuję tutaj przeróżne rzeczy, kochani. Bardzo dużo różnych sytuacji. Tak, tutaj wracając, uważajcie, kochani, bo tutaj ktoś działa zakulisowo.
Nie wiesz do końca, dużo jest przed tobą ukryte. No to, że nam się pokazuje karta sprawiedliwości, przy tym to widać, że są to też urzędowe jakieś sprawy. No czuję właśnie te sądowe sprawy. Ktoś tutaj podejmuje jakieś kroków prawnych. Więc teraz pytanie, kto? Czy to ty postanawiasz podjąć się jakichś kroków prawnych, złożyć dokumenty rozwodowe, też tu czuję, albo chodzi też właśnie jakąś sprawę założyć. No czuję tutaj bardzo dużo, słuchajcie, wokół jakichś spraw. Oczywiście, jeżeli nie patrzeć na sprawy sądowe, urzędowe i tak dalej, to tutaj widać, że ktoś dochodzi do momentu w swoim związku, w swojej relacji, kiedy zaczyna się zastanawiać, czy to ma sens, czy tu jeszcze jest miłość, czy tu jeszcze są uczucia, czy tu jeszcze jest to ciepło, czy to jeszcze jest relacja, którą ja chcę dalej prowadzić, prawda? Czy jednak, no bo widać tu duże wycofanie, widać tutaj jakąś izolację, widać tutaj jakąś niechęć, no taki chłód emocjonalny, intelektualny, jakby ktoś się tu wycofał. Samotność, prawda? No i teraz to wypowiedzenie właśnie, czy potrzebę zmiany, na przykład miejsca zamieszkania, potrzebę zmiany pracy, to wypowiedzenie pracy, które tutaj czuję, no to niestety to tutaj widać, że będzie dla większej ilości raczków, ale czuję, że słuchajcie, to nie jest tak, że to spadnie nagle. To jest coś, co ty wiesz. Ty wiesz, ty się tego spodziewasz, może ty nawet już wiesz, że to jest w trakcie. Czuję, że tu są jakieś osoby, które pracują w firmach, gdzie nastąpiły i następują dalej duże restrukturyzacje. Ale zobacz, rada jest iść dalej. Pozwól sobie na to, by zastanowić się, zaobserwować, co ja chcę robić dalej, jak ja chcę to robić, w jakim zawodzie chcę być, może tu właśnie douczyć się, może pójść na studia, może szkolenia, może właśnie zmiana obszaru jakby zawodowego, no i zdecydowanym krokiem do przodu, no bo Rydwan, będzie tu trzeba się trochę pogimnastykować, będzie tu trochę pracy, będzie też potrzeba poszukiwania różnych rzeczy po drodze, czyli na przykład, żeby się dowiedzieć jak, co, gdzie, prawda, ale to są wszystko pytania, na które ty gdzieś po drodze będziesz sobie odpowiadać. Może tu być dużo stresu, ale jednocześnie wszystko się dobrze zakończy, więc działaj, dowiaduj się jak, kombinuj, próbuj, proś te osoby, które mogą cię tu wesprzeć w tej całej twojej ścieżce, drodze i ja czuję, że będzie dobrze. To jest wszystko dobre, co tu się wydarzyło. Odchodzi do przeszłości tutaj jakaś iluzja też. Ktoś się mocno rozczarował romantyczną relacją, ale też się ktoś bardzo mocno rozczarował relacją, może rodzinną, tak czuję gdzieś. To nie musi być romantyczna relacja, po prostu ktoś bliski, może być mężczyzna albo ktoś, kto po prostu jest kontrolujący, tak poczułam, apodyktyczny wręcz momentami, głośny, prawda, i impulsywny. I sytuacje, wydarzenia między tobą a tą osobą pokazały, że jednak to jest egoistyczne, jednostronne. Ty to zauważasz i postanawiasz coś z tym zrobić. Tak. Czuję tutaj jeszcze jedną sytuację. Czuję tu, kochane raczki, sytuację, kiedy jakaś prawda, zdrad, jakiegoś oszustwa wyszła na jaw i teraz jakby jest konsekwencja tej prawdy, która się pokazała, prawda? Czyli ktoś podjął się właściwych działań, ktoś tutaj coś zadecydował, ktoś tu postanowił dużo zmienić. I prawda, która wyszła na jaw, albo może wychodzić w czerwcu na jaw, sprawia, że raczkowi jakby troszkę zadrżała ziemia pod nogami, prawda? Stąd tutaj ta dwójka pentakli. Zdecydowanie raczki, wszystkie te osoby, które czują, że może się coś dziać, bo to jest, takie rzeczy się czuje, to znowu to nie jest dla osób, które
żeby to miało być jakimś super zaskoczeniem. To są rzeczy, które ty gdzieś tam czujesz, albo już wiesz, albo czujesz, prawda, gdzieś pod skórą. I tu do tych osób mówię, zabezpieczcie się jakkolwiek finansowo, żeby być, jeżeli by się coś tu działo, po prostu żeby mieć jakieś parę groszy gdzieś odłożone, gdzieś na boczku, prawda, w razie co, tak czuję. Ale słuchajcie, pomimo tego wszystkiego, co tutaj widać, jakieś duże wyzwania, to jednak pokazuje się też niesamowita okazja, prawda, która może poprowadzić ciebie, zobacz, w zupełnie nowym kierunku, ale musisz sobie pozwolić na to, żeby zamknąć ten wcześniejszy rozdział ze sobą, Raczku. Zobaczmy runę. Tak. Co to mamy? No tak, mamy, słuchajcie, Kenas. Jest to energia, gdzie właśnie coś pęka, coś się otwiera. Więc ewidentnie tutaj ta prawda, jeżeli ona wcześniej nie wyszła na jaw, to teraz wychodzi. Jeżeli coś tu jest w ukryciu, jeżeli tu są jakieś romanse, coś na boku, to to wszystko, słuchajcie, tutaj ja czuję po prostu mnóstwo z tego wychodzi na jaw. Szczególnie jakieś takie romanse, gdzie faktycznie były te seksualne, prawda, uciechy, że tak powiem, to wszystko wychodzi na jaw. Oczywiście Kenas też nam pokazuje, no tak, bo ta prawda, która nas prowadzi aż tutaj, jakieś, ta prawda, która wychodzi, to oczywiście, że niesie ze sobą bardzo dużo różnych konsekwencji, sytuacji, rozmów, no przeróżności, przemyśleń też, prawda, takich refleksji, podsumowań, ale też rozjaśnia nam mocno w głowie, prawda? Zaczynamy widzieć wszystko jaśniej. Zobaczcie, tak jak on tu trzyma to jakby światełko. Czyli nagle wszystko zaczyna jakby robić się jaśniejsze, bardziej klarowne, bardziej zrozumiałe. Ktoś tutaj długo się blokował, zastanawiał, co zrobić i tutaj przychodzi taki moment, kiedy już wiesz, co zrobić. Kiedy już wiesz, jak zadziałać i jakby ta odwaga się pojawia, żeby ruszyć w tym kierunku. Więc ja czuję, że ta runa Kenas będzie wspierać nas właśnie siłą, mocą, żeby być aktywnym, skoncentrowanym i wytrwałym, prawda, w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, czy w pójściu w danym kierunku, który ma wyswobodzić Raczka z pewnych dziwnych sytuacji, dziwnych relacji, dziwnych połączeń, które przestały być kompletnie jakkolwiek korzystne, czy komfortowe, czy przyjemne, prawda? Czuję tutaj dużą transformację, ale to jest taka transformacja prowadząca do oczyszczenia życia, do odnowy dosłownie, odrodzenia jakby w zupełnie innej sytuacji. Tak. Czuję tutaj też, że Raczek jakby klapki z oczu spadały i zarówno w tym obszarze zawodowym, czy poza prywatnym, jak i w prywatnym, czuję, że Raczki nagle zauważają te osoby wokół siebie takimi, jakimi są. Czyli taka prawda też będzie wychodzić na jaw, że nagle przekonasz się, kto jest kim i kto jest tak naprawdę twoim przyjacielem, a kto tylko tego przyjaciela udawał, nakładając przeróżne maski, prawda? Żeby tu gdzieś zwieść Raczka i coś jakoś wykorzystać, skorzystać z tego, prawda? Więc tak. Uważajcie tu, kochani, na, dosłownie czuję, żeby powiedzieć, na jakieś schadzki. Takie właśnie, jak się ma romans gdzieś, bo ja czuję, że tu ktoś jakby czai się, żeby przyłapać kogoś na gorącym uczynku i co więcej, to się udaje. Także tak, uwaga, zdecydowanie. Tak, czuję tutaj też dużo na temat dzieci, czyli te wszystkie kwestie, wyzwania, jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, ale jeżeli masz dziecko szkolne, czy nawet przedszkolne, to się może okazać, że będzie trzeba przepisać dziecko do innej placówki,
Bo, no niestety, dla jakichś raczków jakieś dziecko zostanie wydalone z placówki, ponieważ coś tam nawywijało. I możesz się tego nie spodziewać, to przychodzi tutaj nagle. Nagle się dowiadujesz, że coś takiego się wydarzyło. Oczywiście jakieś raczki same postanawiają zabrać swoje dziecko z danej placówki, to tutaj jest widoczne, i pójść w zupełnie innym kierunku z różnych względów. Może tu chodzić o przeprowadzkę, może tutaj chodzić o zmianę miejsca zamieszkania w taki czy inny sposób, bo na przykład praca też, i idziecie za tą pracą jakby całą rodziną. Ale może też chodzić o to, że ktoś tutaj przepisuje dziecko do innej szkoły, no bo może dziecko postanowiło zmienić szkołę, może też o ciebie chodzi, może to ty zmieniasz kierunek studiów. Różności tu czuję. W każdym razie, kochani, poziom i ilość intelektualnych kwestii, które będziecie mieli tutaj w czerwcu do przemyślenia, rozsądzenia, prawda, podjęcia decyzji, dokonania wyborów, jest tego mnóstwo. Więc tak, co tutaj czuję za podpowiedź, to żeby pozwolić sobie na właśnie skupienie, koncentrację i wykonywanie jednej czynności za drugą, żeby to robić miarowo, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby na przykład czarne myśli tutaj ogarniały czy przytłaczały, bo to jest nasza decyzja zawsze, prawda? Na co sobie pozwalamy, czy pozwalamy sobie na to, żeby jakieś takie ciężkie myśli gdzieś tam wyprowadzały nas z równowagi, czy odrzucamy te myśli, żeby się skupić na czymś innym i żeby jakoś tu konkretnie zadziałać. Tak, jeszcze tutaj czuję w jakichś relacjach, związkach ciszę. Nie ma rozmowy, nie ma komunikacji, nie ma wyjaśnienia, jest jakieś duże rozczarowanie. Ktoś się czuje bardzo oszukany, więc tu też może być potrzeba porozmawiania, ale uważaj, żeby nie brać wszystkiego na siebie, jakby, tak? Bo czuję, że tu raczki mogą chcieć jakby udawać, że nic się nie stało, prawda? Dla świętego spokoju. Ale czuję, że to jest błędne działanie, bo przez to pokazujesz tej osobie, że ona może ciebie w ten sposób traktować. Więc pamiętaj, że udając, że się nic nie wydarzyło, jakby obniżasz standardy tej relacji, prawda? Pokazując, że takie zachowania są dopuszczalne. No, ja czuję, żeby ci powiedzieć, zastanów się, czy to jest naprawdę korzystne dla waszej relacji i co to jest za relacja, w jakim kierunku to idzie, prawda? Tak. No, mało to wszystko optymistyczne, powiedziałabym, kochani, faktycznie, ale tu jest optymistycznie. Widać, że to wszystko prowadzi do dużych zmian i do sukcesu, aczkolwiek czerwiec będzie czasem wyzwań. I powiem wam, że zrobiłam już kilka tych horoskopów, i tak dla każdego znaku jakieś wyzwania właśnie w tym miesiącu się szykują. No, dla raczków akurat tym wyzwaniem jest pójście do przodu, prawda? Zostawienie czegoś za sobą i pójście do przodu. Może też chodzić tutaj o jakieś osoby, które są totalnie przeciwieństwem twoim. Zarówno w sprawach zawodowych, czyli gdzieś w pracy mogą się pojawiać, tam gdzieś na studiach na przykład, czy w życiu prywatnym. I jest totalna niemożność dogadania się, w związku z tym trzeba coś z tym zrobić, tak powiesz, prawda? No, albo tu zostanę i dalej będzie bardzo kiepsko, albo po prostu pójdę dalej i znajdę dla siebie inne, lepsze miejsce. I czuję, że znajdziesz, tylko właśnie, żeby wyruszyć w tą drogę. Dobrze, kochani, tyle w tym czasie. Tak proponuję, żebyście sobie jeszcze zobaczyli horoskop, to co masz na przykład w ascendencie, księżycu, Marsie, Wenus, w Merkurym, żeby poszerzyć sobie tą informację, bo to jest oczywiście jakiś obszar. Tu są jakieś sytuacje. Będzie rezonowało z jednymi osobami, bardziej z innymi mniej, ale czuję, że dużo dobrego też się będzie działo, ale to wszystko, co tu się pokazało, jest najważniejsze, jakby, żeby raczek mógł usłyszeć, żeby się przygotować do tego, prawda? Albo żeby przeciwdziałać, albo żeby nie dać się tutaj oszukać, prawda? Także miejmy tutaj na uwadze to wszystko i bądźmy super ostrożni i będzie dobrze.
Ok, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. 1, 2, 3. Jedyneczka dla raczków. Tutaj mamy zdecydowane tak, szczęśliwa, gwiazda ci przyświeca, ale bądź tu super ostrożnym raczkiem, bo jest tu 7 mieczy, czyli uważaj, bądź ostrożnym raczkiem. 2. Tutaj mamy nie. I 3. Niewłaściwy czas. No bo tu się będzie dużo działo. Tu będzie trzeba zająć się jakimiś rzeczami. Jeżeli masz dziecko, to dzieckiem. Jeżeli nie, to swoimi jakimiś kwestiami intelektualnymi. Coś tu będzie trzeba może załatwić. Pchnąć dalej jakby. Także dlatego to nie jest właściwy czas na to, o co pytasz. Dobrze, kochani, tyle. Życzę nam, żeby to wszystko tutaj cudnie się poukładało, zrównoważyło. Żeby się udało poukładać te rzeczy, żeby na końcu raczek faktycznie 9 kielichów i karta słońca i rydwan, czyli sukces, żeby to był sumarycznie sukces. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa!